Motocyklista czołowo zderzył się z autobusem. Zginął młody motocyklista Władysławów. Motocyklista zderzył się czołowo z autobusem. Nie żyje 29-letni motocyklista, który w niedzielny wieczór zderzył się z autobusem w miejscowości Władysławów, województwo mazowieckie. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Około godziny 22 w niedzielę 12 czerwca w miejscowości Władysławów doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginął 29-letni motocyklista. Wstępne ustalenia z miejsca zdarzenia wskazują, że kierujący jednośladem, mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, czołowo zderzył się z autobusem linii podmiejskich. Przyczyny wypadku bada policja. Policjanci potwierdzają, że 43-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Piasecznie przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia, podaje aspirant Magdalena Gąsowska ze Stołecznej Komendy Policji.